mnie dzisiaj dzień kuriera. W końcu dotarła do mnie przesyłka, na którą czekałam. Dość długo szła, pomimo tego, że zamawiałam na miejscu i jest ogromna, a są tutaj tylko dwie rzeczy. W zasadzie z nabojami, cztery z nabojami, jak to zabrzmiało. I w ogóle dzień dobry w nowym vlogu, bo jeszcze nie zdążyłam się z Wami przywitać, bo akurat w tym czasie, kiedy odpaliłam kamerę, przesyłka się pojawiła. I zaraz Wam powiem oczywiście, o co chodzi z tymi nabojami. To nie są takie, wiecie, no nie wiem, co Wy myślicie, jak słyszycie słowo naboje, ale mnie się naboje kojarzą po prostu z jednym. Mam inne naboje, które nikomu nie zaszkodzą. W każdym bądź razie już jakieś 3 lata temu albo 4 lata temu pomyślałam sobie, że chciałabym mieć syfon. Taki tradycyjny syfon do robienia wody sodowej, a ja wodę sodową uwielbiam i pamiętam właśnie z mojego dzieciństwa. Ja w ogóle Wam tutaj wstawiam przebitki, dlatego że tutaj jest dużo takich młodszych o wiele ode mnie oglądających, którzy być może nie wiedzą, co to jest syfon, nie wiedzą w ogóle, o czym ja tutaj mówię. A więc jeżeli ktoś nie wie, to tutaj śmigają Wam właśnie w tym momencie przebitki. Jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, to ja pamiętam taką wodę sodową, jak żeśmy pili, i ona była po prostu najlepsza na świecie. No i w tym czasie syfon był bardzo popularny. I ja tutaj znalazłam taki syfon, tyle że nie mogłam znaleźć naboi. A bez naboi to taki syfon mi nie jest potrzebny, dlatego żeby stał, marnował się i nie był w użytku. Dlatego że właśnie najważniejsze w tym całym syfonie są naboje. No. I nie mogłam znaleźć w ogóle tych naboi, a syfon był w świetnej cenie, bo był przeceniony prawie 80%. No ale ja już teraz wiem, dlaczego był przeceniony, dlatego że tych naboi nie było, a więc zrezygnowałam z zakupu, kupiłam coś w zamian, kupiłam saturator do wody gazowanej, czyli po prostu to jest taki saturator, który będzie robił mi bąbelki w wodzie niegazowanej. Uwielbiam, ja jestem team wody gazowanej, uwielbiam taką wodę gazowaną bardziej niż niegazowaną. Cześć Gumiś! Gumiś właśnie wrócił z roboty, dlatego że pojechał przerzucać ziemię do naszych przyjaciół. I co, dużo przerzuciliście? 10 ton. 10 ton? Dobra, to ja może otworzę to poza kamerą. Już wrócę do Was, jak to wszystko w ogóle wygląda. Saturator odpakowany, tak się prezentuje na obrazku, tak na żywo. Ale tutaj pierwsze co, naboje, o których właśnie Wam mówiłam. To są naboje z CO2. Kupiłam sobie dwa na zapas, dlatego że jeden jest dołączony już z saturatorem. Ale ja nie mam pojęcia, na ile taki jeden nabój mi starczy. Na pewno będę właśnie obserwować i liczyć, ile mi butelek właśnie wyjdzie z takiego jednego dużego naboju. I tak, marka to jest Mio Happy Freeze i ja ją kiedyś widziałam na Allegro w sprzedaży i dokładnie ten saturator również był w sprzedaży, ale nie wiem, czy to czasem ktoś po prostu nie sprzedawał prywatnie, dlatego że natrafiłam na tylko i wyłącznie jeden taki saturator i aukcja była już zakończona. W każdym bądź razie na początku myślałam, żeby sobie kupić taki sprzęt właśnie z Polski, ale później sobie pomyślałam, jak mi się coś stanie, będę musiała odsyłać na gwarancji, no to lepiej, żebym to kupiła na miejscu. I dopiero teraz zauważyłam, że te dyfuzory pochodzą z Włoch, także to jest marka włoska. Jeżeli chodzi o butelkę, musi być oryginalna, dlatego że jest wkręcany gwint. Tutaj ta butelka posiada gwint, który po prostu no, musi pasować do tego otworu, a więc żadna inna nie będzie tutaj pasowała, a więc muszę pomyśleć o dokupieniu dwóch, trzech ewentualnie zapasowych butelek. Dla mnie samej starczy taka jedna, ale jakby ktoś chciał z domowników sobie zrobić, to lepiej, żeby jakiś zapas był tych butelek. I tutaj tył, ja tą ściankę tutaj sobie odkryłam, dlatego że chciałam Wam pokazać no, ten nabój, gdzie wchodzi, czyli na tylną ściankę sobie go również wkręcamy. On jest też na wkręcany gwint. W ogóle no, sam saturator ładnie, zgrabnie wygląda, nie zabiera dużo miejsca, jest właśnie też bezprzewodowy, w ogóle się nie używa prądu do tego, dlatego że to działa na tej zasadzie, że ja sobie tutaj nacisnę i tutaj te bąbelki się robią. Zresztą Wam pokażę, jak będę te bąbelki robiła. Za chwilę myję tą butelkę i zobaczymy, jak to w akcji wszystko wygląda, ale chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, dlatego że zdecydowałam się tutaj na blender. Blend Go, jest to bardzo popularny w ostatnim czasie blender.
wszędzie śmiga, na YouTubie, na Instagramie i tak dalej. Kupiłam ten blender z myślą o pracy, dlatego że ja często sobie robiłam koktajle, szejki, ale że zazwyczaj tego typu rzeczy przygotowywałam dzień wcześniej, wieczorem i dopiero za kilkanaście godzin spożywałam tam na przerwie w pracy, to one już tak nie smakowały fajnie jak na świeżo, a więc do tego celu, głównie do pracy kupiłam sobie ten blender. Jest super, dlatego że jest przenośny, to znaczy ładowany jest przez kabelek. Była super promocja, bo one, nie wiem, one chyba kosztowały około 50 euro. Zapłaciłam za niego 34 euro. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Bardzo przypomina mi smak tej wody sodowej sprzed lat, ale to nie jest oczywiście ten sam jeden do jednego smak. Nie mam zbyt dużo bąbelków, bo chyba za krótko trzymałam ten przycisk u góry. Będę w ogóle, wiecie, uczyła się tego sprzętu. Ale ogólnie, ja jestem z tych, co wszystko muszą odparzyć. I tą butelkę również odparzyłam. W momencie, jak zobaczyłam, że ona mi się tutaj zgina, no to przerwałam proces odparzania, dlatego że wrzątek tutaj wlewałam. Oprócz tego, że wcześniej umyłam, wlałam wrzątek, butelka mi się wygięła. Zrobiłam błąd, nie powinnam wrzątku wlewać do tej butelki, także blender tylko umyję, absolutnie nie będę wyparzała go niczym. W każdym razie dzisiaj zamawiam sobie dodatkowe butelki, żeby mieć, wiecie, dobre. No, taka psuja ze mnie po prostu. Wybieramy się do mojej siostry i siostrzenicy. Tam będzie również Lukasek i Dominika. I Lukasek przyjedzie do nas na nocowanko. Ale w międzyczasie byłam jeszcze w sklepie, dlatego że na dole skończył nam się płyn bakteryjny. I zobaczcie, co dorwałam. Letnią linię zapachów od marki Astonish. Uwielbiam w ogóle płyny Astonish. Tą markę w ogóle bardzo lubię, jest przyjazna dla zwierząt i tak dalej, wegańska. I mam tutaj zapach kokosowy. Jestem ciekawa, jak będzie pachniał. Tam zresztą na przebitkach chyba widzieliście, był również ilang ilang i coś tam jeszcze, nie pamiętam. I z tej samej linii zapachowej wzięłam po prostu mydło do rąk, dlatego że w łazience również nam się skończyło. Przed chwilą rozpyliłam tutaj w samochodzie ten płyn i naprawdę bardzo ładnie pachnie. Takim słodkim kokosem, troszeczkę egzotycznie. I mydełko odkręciłam, bo też chciałam sprawdzić zapach. I dosłownie to są dwa takie same zapachy, nie różnią się niczym, jeżeli chodzi o ten zapach kokosa. Ale bardzo przyjemne, fajne, letnie zapachy. Wpadam do siostry, tutaj taki mały bajzel, ale jest tu produkcja pasztetu. Co ty tam, Tomek, dałeś do tego pasztetu? Wątroba. Wątróbka? Ja uwielbiam. Siostra pomagaczka. Kasia pomagaczka, tak? No, nakładaczka. No to szwagier wszystko robił. Także ja uwielbiam pasztety wszelakie, a z wątróbki to najbardziej. Także jak będzie gotowy, dasz skosztować? Oczywiście. Ale tu macie fajnie na tym ogródku, jaka huśtaweczka słodka, malutka. No, kupił właśnie. Ale super, co? U nas jest górka i taka huśtawka nie, no, na pewno by nie zdała egzaminu, no, także musimy pomyśleć w końcu o wyrównaniu naszego terenu na ogródku i wtedy możemy ewentualnie myśleć o takiej huśtawce. Sama bym sobie dla siebie taką huśtawkę kupiła. Ja tak samo, jak generalnie myślałam, że to jest myślą o mnie i o Alei, a to jest tylko do 60 kg. Trochę. Byłam. Ale i tak taka mała huśtawka do 60 kg, tylko trochę nogi by nie bardzo, bo ona jest niziutka, co? Fajnie? Fajnie? Co ty temu Lukasowi robisz? Taka jesteś zaczepiarska, co? Tak, robisz gili-gili? Gili-gili? Gili-gili. Mała, a zołza już, no nie? Pytam się Wiktorii, co to jest, bo nie miałam kompletnie zielonego pojęcia. Myślałam na początku, że trampolina. Ale co to jest? Leżak dla niej. Czyli dla pieska. Tak. I taka ochrona przed słońcem również, tak, prawda? No proszę. Jakie fajne legowisko na zewnątrz. Mm.
Jackowi kolację i on sobie teraz zajada, a ja na spokojnie mogę wziąć się za przygotowanie ogórków małosolnych i uwierzcie mi, zanim on tą kolację zje, to ja będę miała już ogórki przygotowane, dlatego że znalazłam mega szybki, ekspresowy przepis na Instagramie i tą rolkę nawet Wam udostępniałam jakiś czas temu, chyba za 2 tygodnie na stories i postanowiłam, właśnie przypomniałam sobie dzisiaj, jak Gumiś jechał do sklepu właśnie o tych ogórkach, a więc Gumiś zakupił mi ogórki gruntowe i biorę się do działania. W ogóle jak zobaczyłam, wiecie, jak ten pan pokazywał po przekrojeniu, jak te ogórki w ogóle tak fajnie wyraziście i smacznie wyglądały, także mówię, no nie, ja muszę spróbować i w ogóle dajcie mi znać, czy z tego przepisu już kiedyś próbowaliście robić ogórki małosolne. Ja naprawdę jestem bardzo ciekawa. Ogórki dzisiaj zrobię i będą na jutro, a przepis w ogóle sam w sobie jest mega łatwy, także nawet jeżeli ktoś nigdy nie lubiał robić tego typu rzeczy, dlatego że uważał, że to jest zbyt jakoś, nie wiem, no nie, że trudne, ale skomplikowane, no to w ten sposób ogórki to nawet zrobi po prostu 5-letnie dziecko. Do tego ekspresowego przepisu na ogórki małosolne potrzebujemy oczywiście ogórków. Ja już sobie je wcześniej umyłam, końcóweczki odcięłam, tutaj jest koperek też umyty i czosnek, no i oczywiście sól. I teraz to wszystko dajemy do jednego worka albo do dwóch. Ja akurat znalazłam taki duży worek u nas, także myślę, że spokojnie ta cała zawartość ogórków i koperków zmieści się w tym worku i później solidnie mieszamy na wszystkie strony i takie przygotowane ogórki wsadzamy do lodówki i one są gotowe do jedzenia na drugi dzień. Będziemy próbować, jeszcze wcześniej nigdy nie jadłam w ten sposób robionych ogórków, ale wyglądały przepięknie na tej rolce, także będziemy próbować. Jakby wszystkie składniki znajdą się we worku, to szczelnie ten woreczek należy oczywiście zamknąć i przetrzepać tymi ogórkami, wszystkimi składnikami na wszelkie możliwe sposoby, wzdłuż, wszerz, pionowo, poziomo, tak żeby te wszystkie składniki się fajnie razem przemieszały do lodówki, no i na drugi dzień one są już gotowe do jedzenia. Naprawdę nie mogę się doczekać, jak wyjdą te ogóry w ogóle z tego przepisu, bo jak wyjdą świetnie i jak wyjdą smacznie, to zaskoczę mojego brata i takie mu ogóry przygotuję właśnie jak będziemy na urlopie, bo oni przygotowywują w tradycyjny taki sposób, z zalewą i tak dalej, a jeżeli te okażą się hitem, to przypuszczam, że być może nawet i zrezygnują z takiej zalewy. Kto wie? No zobaczymy. Jutro będą gotowe, jutro będziemy próbować. U nas wybiła 22 i zobaczcie, jak jest jasno. I tak mniej więcej będzie jeszcze ze 40 minut, 45. I taki mrok zapadnie o godzinie, no, około 23. Dajcie znać, czy właśnie o godzinie 22 w Polsce również jest tak jasno. A ja z Wami się będę już żegnała. Dziękuję Wam za obecność. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, na razie. Pa, pa.